Komponenty, które mamy na linii CAN, to między innymi, z tego co widzę, co to jest? Czujnik przyciśnienia w oponach? Tak, jest sterownik asystenta parkowania, sterownik hamulca postojowego, sterownik nadwozia, sterownik światła zakrętowego, skrzynka bezpieczników pod maską też, wspomaganie, ABS, sterownik silnika oczywiście. Jak patrzę ten schemat, to wiem, że ten dzień będzie bardzo pracowity. Bierzemy się do roboty. Magistrala CAN to w dużym uproszczeniu centrum dowodzenia maszyną. Jej zastosowanie pozwala na dużą prędkość przesyłu danych pomiędzy komponentami pojazdu, kontroluje ich działania, a przy okazji daje możliwość wykorzystania komputerowej diagnostyki. Skomplikowany układ, którego sprawdzenie zajmie wiele godzin. Spędziliśmy dzisiaj cały dzień na szukaniu problemów z komunikacją. I tu jest ciekawostka. Takie elementy jak ABS, wspomaganie kierownicy, czy też czujniki nie mają problemu ze skrzynią biegów, chociaż są na tej samej linii CAN. Ale sterownik silnika już ma. Tak, tylko ze sterownika silnika były tak naprawdę błędy z komunikacją ze sterownikiem skrzyni biegów. No tak, i można by powiedzieć, że sterownik może jest uwalony i stąd ta skrzynia nie działa poprawnie. Ale zrobiliśmy jeszcze szereg testów, choćby z zewnętrznym tym sterownikiem od skrzyni. Tak, nawet po jego wypięciu zobaczyliśmy, że błędy pokazują się w innych modułach, czyli tak jakby to nam potwierdza, że inne moduły mają komunikację z tym sterownikiem skrzyni biegów. Tak, a skrzynia dalej pracuje, znaczy nie pracuje tak jak powinna. Dlatego mamy spore wątpliwości co do tego, czy ta naprawa, świeża naprawa skrzyni biegów została zrobiona poprawnie, czy nie ma tam jakiegoś błędu, choćby montażowego, albo na przykład gubi ciśnienie oleju. No, albo jest po prostu tak jakby idzie w zły kanał, bo zauważ, że on na parkingu ma cały czas bieg jakiś zapięty. Obciążenie silnika. Tak. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak zdemontować świeżo wyremontowaną skrzynię biegów, no i zweryfikować to. Mówiąc w skrócie, przechlapane. Na początek trzeba spuścić ze skrzyni oliwę. Spuszczając olej, przecedzimy go przez gazę, żeby sprawdzić, czy nie ma w skrzyni żadnych zanieczyszczeń. Bo to może być odpowiedź, dlaczego ta skrzynia nie działa poprawnie. Kluczyk i lecimy. Oczywiście w ten sposób nie zleci cały olej, a tylko jego część. Ciepły jest, co? Ciepły, no. A przecież długo nie chodziła ta skrzynia. Gaza moja jest za gęsta, niestety. Ale śmierdzące jest strasznie. Tak? Bardzo czujesz? Śmierdzi. Przepalony. Cieknie ci tutaj. No cieknie, dlatego że nie wyrabiam. Za dużą filtrację zrobiłem. Ale... Co, Maciej? Odczyn... Strasznie. Octu, silikonu? Co to jest? A to nie jest nawet taki olejowy zapach. Gryzący strasznie, jakby coś tam przypalone było strasznie. W ogóle ciemny jest, nie? Brudny i śmierdzący, ale wolny od ciał obcych, o czym świadczy ich brak na gazie. Nie pozostaje nic innego, jak wyjechać ze skrzynią na światło dzienne. Informacje z tej tabliczki znamionowej wpisałem do internetu i okazało się, że takie skrzynie używane kosztują od 2 do nawet 20 tysięcy złotych. Części zamienne są równie drogie, dlatego muszę skorzystać ze swojej znajomości i oddam skrzynię do fachowców, którzy ją rozbiorą, zweryfikują, no i zobaczymy, co się da z tym zrobić.